Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca zwołuję nadzwyczajną 6. sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie w dniu dzisiejszym 10 października 2024 rok. Przedstawię Państwu porządek obrad. Pierwszy punkt: otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugi punkt: przedstawienie porządku obrad. Trzeci punkt: podjęcie uchwał w sprawach zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2024-2035. Dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok i uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie. Czwarty punkt: sprawy różne. Piąty punkt: zamknięcie obrad sesji. Serdecznie witam dzisiaj pana sekretarza Andrzeja Worobca, naszego gościa, pana dyrektora Dariusza Chawrylca. Witam państwa radnych i witam naszych mieszkańców. Proszę państwa, na podstawie... W sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum obrad. Pozwoli to nam na podejmowanie prawomocnych decyzji. Obrady sesji transmitowane są za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za porządkiem obrad? Pan Łukasz jeszcze poprosimy. Dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie są za porządkiem obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego: podjęcie uchwał w sprawach. Pierwszy punkt: zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2024-2035. Bardzo proszę pana sekretarza o zabranie głosu. Może coś nam bliżej przedstawić w tej sprawie. Witam państwa radnych. Uchwała zawiera zmiany wynikające z przyznania dotacji na rzecz parafii rzymskokatolickiej w związku z renowacją zabytkowych organów oraz realizacją projektu współfinansowego ze środków unijnych Szkoła 4.0, której realizatorem będzie nasza szkoła podstawowa. Także te dwie zmiany. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi, jakieś zapytania? Nie, to może później w dalszym punkcie poprosimy. Później przejdziemy do tego punktu właściwego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Wszyscy państwo podjęli jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Dokonanie zmian budżetu miasta na 2024 rok. Jeszcze raz pana sekretarza. Myślę, że to też dotyczy tego samego. Ponownie się powtórzę. Są to te same zmiany, co wynikają z wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu o zajęcie stanowiska w tej sprawie i przybliżenie nam sprawę. Komisja obradowała w dniu wczorajszym. Jednogłośnie zatwierdziła wszystkie zmiany w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana dyrektora, bo to związane ze zmianą u pana szczególnie, więc bardzo pana dyrektora Dariusza Chawrylca proszę o zabranie głosu i wytłumaczenie. Dzień dobry państwu. Skąd 4.0 szkoła? Nie dlatego, że trzeba taką średnią uzyskać, a dlatego, że to jest jakby wyższy poziom technologiczny, wchodzimy już w sztuczną inteligencję i tak się nazywa projekt po prostu. Chodzi o to, że będziemy realizować projekt dla 80 uczniów i to będą w pierwszej kolejności szkolenia dla nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo generalnie założenia projektu są też takie, że właśnie, żeby było wsparcie dla uczniów dotyczące pomocy psychologicznej, pedagogicznej, motywacji do nauki, stworzenia zajęć, które są atrakcyjne z powodu tego, że no wchodzimy jakby w nową erę cyfryzacji. Robiliśmy już wcześniej projekt, który dotyczył programowania. Powiedzmy, że tamten był 3.0, teraz wchodzimy w sztuczną inteligencję.
Będzie to 8 grup. Niedługo przejdziemy do rekrutacji. Będzie to 8 grup mniej więcej 10-osobowych. Z tego 32 osoby muszą być to osoby albo z orzeczeniem, albo z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo chodzi właśnie o to, żeby te osoby, które wymagają wsparcia, również uzyskały dostęp do tych atrakcyjnych zajęć. Częściowo będzie to realizowane przez naszą kadrę, ale to dotyczy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Oprócz psychologa, my mamy psychologa, ale no niestety nasz psycholog ma ograniczony czas, ale będziemy mieli wsparcie właśnie z Fundacji Pani Krzyszychy. Jeżeli chodzi o tego specjalistę, będziemy również, tak jak powiedziałem, 8 grup po 10 osób. Kupimy zestawy Lego, konstrukcji Lego razem z możliwością właśnie programowania tych szkolnych zestawów Lego. Dla uczniów klas 1-3 to trochę mniej skomplikowane, dla uczniów klas 4-8 trochę bardziej. Trenerzy będą zewnętrzni, jeżeli chodzi o Lego. Dodatkowo uczniowie, to jest myślę atrakcyjne dla wszystkich bardzo, będą mieli 4 wyjazdy do teatru, do kortosfery i zieloną szkołę taką 3-dniową, jakby uwieńczenie projektu. I tak jak powiedziałem, w projekcie będzie 32 uczniów, co stanowi 40% całego projektu. Uczniów, którzy wymagają wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Dodatkowo jeszcze, tak jak powiedziałem, około 12-13 nauczycieli przejdzie 40-godzinne szkolenie, żeby się lepiej przygotować do zajęć z takimi uczniami. I oczywiście to się wiąże również z tym, że będziemy mieli sporo sprzętu. Wartość całego projektu przekracza 400 tysięcy. To jest naprawdę dużo, dużo pieniędzy i to już jest za mojej kadencji trzeci projekt, który robimy i myślę, że uczniowie i rodzice będą zadowoleni. Zachęcam poprzez właśnie media do tego, żeby uczniowie byli zapisywani przez rodziców. My przeprowadzimy rekrutację. Zobaczymy, jak dużo będzie chętnych. Mam nadzieję, że tak, bo zajęcia będą naprawdę atrakcyjne. Dziękujemy bardzo za obszerne wiadomości. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do Pana Dyrektora? Tutaj trzeba dodać jeszcze to, że program jest całkowicie finansowany zewnętrznie, czyli miasto do tego nie dołoży złotówki, co jest bardzo ciekawe. Tu gratulacje dla Pana Dyrektora, że taki program zdobył. Proszę bardzo. Mamy swój udział, to jest wynajem sali, tak? To jest nasz udział, ale generalnie żadnej złotówki nie dokładamy z budżetu miasta czy ze szkolnego budżetu, tak? No generalnie szkolny też jest budżetem miasta. Dziękuję. Bardzo, bardzo ważna informacja. Panie dyrektorze, a w jakich godzinach to się będzie odbywało? Jak to? Już, to znaczy tak, spotykam się z panią Krzyszychą w poniedziałek. Postaramy się zrobić tak, żeby maksimum zajęć było po godzinie powiedzmy 12 do 15 ze względu na dowożenie. Ale w projekcie są przeznaczone również pieniądze na dowożenie uczniów, na przykład podczas ferii, jeżeli nam wyjdzie, to wszystko wyjdzie, zobaczymy, bo musimy naprawdę dużo godzin rozpisać. Jest też przewidziany poczęstunek dla ucznia, także każdy zostanie przywieziony, odwieziony i zaopiekowany. Także myślę, że choćby pod tym względem to jest naprawdę też atrakcyjne. A poza tym dzieci nie będą spędzały czasu gdzieś tam siedząc może przy komputerze i w mediach społecznościowych, a może zrobią coś sensownego, co im rozwinie horyzonty, no tak powiedzmy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i brawo. Wielkie brawo, dobrze. Przechodzimy do głosowania. Pana Łukasza jeszcze. Dziękuję. Dziękuję. Wszyscy jesteśmy za.
Zgodnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego i to jest uchwała Rady Miasta w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie. Ja może jeszcze raz poproszę pana sekretarza, żeby się wypowiedział. Uchwała dotyczy dotacji na rzecz parafii rzymskokatolickiej w Górowie Łowieckim w związku z zadaniem remont zabytkowych organów, która właśnie przez nasz budżet będzie przekazywana. I uchwała jest potrzebna ze względu na to, że prawdopodobnie w 2024 roku cała inwestycja nie będzie zrealizowana, tylko część, więc jakby na tę część jest zgoda przekazania tych pieniążków. I po to jest ta uchwała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Ja pozwolę sobie przeczytać treść uchwały. Uchwała nr 6/43 Rady Miasta Górowo-Ławeckie w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie. Na podstawie obowiązujących artykułu Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Udziela się z budżetu gminy miejskiej w Górowo i Ławeckie na rok 2024 dotacji celowej na rzecz parafii rzymskokatolickiej w wysokości 243 091 zł. Przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytku. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przechodzimy do przegłosowania. Dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie przyjęli uchwałę. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawy różne. Proszę bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Proszę bardzo. Pan Kamil. Ja mam pytanie do pana sekretarza. Czy Urząd Miasta dofinansowuje do posiłków dla dzieci w przedszkolu? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie? Jeżeli nie, to dlaczego? Tak. Pan burmistrz wyjaśniał to na komisjach, że dofinansowujemy żywienie w przedszkolu. Tak. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Czy ktoś z państwa... W jakiej kwocie? Nie chciałbym, poprzedni rok pamiętam, a obecny jest od września, więc tutaj nie chciałbym jakiejś tam rozbieżności podać. No, możemy udzielić później w kuluarach, dobrze, że tak powiem, odpowiedź. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? To ja sobie pozwolę jeszcze przeczytać pismo od pana Romana Petryckiego, skierowane do radnych. Witam. Informacja dla radnych. Diagnoza problemów społecznych dla miasta Górowo-Ławeckie została przeprowadzona w maju 2024 roku. Realizatorem diagnozy była oficyna profilaktyczna ulica Dworcowa, Kraków, reprezentowaną przez Agnieszka Kot-Cienkosz, współwłaściciela. Firma ta zajmuje się profilaktyką. Wcześniej prowadziła diagnozę dla Górowo-Ławeckiego w 2015 roku i w 2019 roku. Koszt diagnozy to 4000 zł. Pozdrawiam, Petrycki Roman. To w odpowiedzi na zapytanie. Tak, to było moje pytanie, którego brakowało w tej diagnozie. Kto przeprowadził i tak, żeby uwiarygodnić te dane. Czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś uwagi, zapytania? Nie widzimy. Zamykamy naszą... Aha. W związku z tym, że nie mamy żadnych zapytań, nie mamy żadnych innych spraw, zamykam 6. sesję Rady Miasta Górowo-Ławeckie. Dziękuję państwu bardzo.